Łopata, a nawet łopaty wbite na placu budowy, już stoi sprzęt, bo prace przy budowie drugiego etapu obwodnicy Staszowa ruszają. Po południu w środę 17 sierpnia podpisano stosowną umowę z wykonawcą. Różny zbieg okoliczności, ale też nie ukrywam, że radni z tego terenu, pan Marek Szczała i Paweł Krakowiak, bardzo, że tak powiem, zabiegali o realizację tej inwestycji i dobrze, że tutaj te nasze działania i ich troskliwość się spotykają i możemy to zadanie rozpocząć. Teraz drogowa pętla wokół Staszowa jest coraz bliżej domknięcia. Nowa trasa wyprowadzi ruch z miasta, omijając je od północy. Staramy się, tak jak mówię, to zawsze poprawiać bezpieczeństwo, a wyprowadzanie ruchu poprzez obwodnicę poza tereny takie zurbanizowane jak centra miast, no jest istotne. Tu będziemy wykonywać wprawdzie może nieduży odcinek, bo 1,5 kilometra, kosztujący 28 milionów. Pieniądze pochodzą z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków krajowych. Jak podkreśla marszałek, kończy się perspektywa unijna i upływa termin wydawania tych pieniędzy. Zakończenie staszowskiej inwestycji zaplanowano do końca października 2023 roku. Zatem do końca przyszłego roku powinno udać się ją rozliczyć. Mamy w tych priorytetach komunikacyjnych właśnie budowa obwodnic. Cieszymy się, że i programy te rządowe pozwalają nam w jakiś sposób te cele realizować, bo mamy w tej chwili dofinansowanie do 3 obwodnic. Obwodnica Staszowa będzie drogą jednojezdniową, dwupasową wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, schodnikami, skrzyżowaniami typu rondo, z wjazdami i wyjazdami z dodatkowych jezdni na drogi publiczne oraz mostem na rzece Desna.